Cześć, nazywam się Katarzyna Skolimowska, jestem autorką bloga Inspiracje dla Szkoły, współautorką książek Wychowanie do osobistego rozwoju i właścicielką marki Fit Edukacja. Witam Cię w kolejnym czytelniczym czwartku. Jak wiadomo, świadomość uczestniczenia w czymś większym niż my sami to jest coś, co ma chyba największą wartość i coś, co mobilizuje najbardziej do tego, aby wychodzić poza swoją strefę komfortu i zadawać sobie pytania takie egzystencjalne i takie, które faktycznie mają ogromną rolę w naszym życiu, o ile oczywiście sobie udzielimy na nie odpowiedzi. I o tym właśnie jest książka, którą chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować, ale zanim zapytam Was o jedną rzecz. Jakie jest słowo pistolet, oznajmiające początek nauczycielskiego wyścigu? Takie, od którego zaczynamy w ogóle wybór naszego zawodu. Brzmi ono tak samo jak przy wyborze każdego innego, czyli dlaczego? Simon Sinek, nie wiem, czy dobrze odczytuję to nazwisko, napisał genialną książkę Znajdź swoje dlaczego. Myślę, że każdy z Was gdzieś już o niej słyszał. Wielu nauczycieli ją prezentowało u siebie już na swoich blogach. Ja na nią trafiłam w grupie metodyków, jestem metodykiem w grupie Luizy Wagi Wójtowicz. Polecam też tę grupę, jeśli jej nie znacie. Ale książkę tym bardziej. Nie będę Wam streszczać całości. Jest to książka, na której można zbudować świetne lekcje, na której można zbudować świetne warsztaty dla nauczycieli. Ale chciałabym, żebyście sięgnęli po nią po to, aby przeprowadziła Was ona właśnie przez odnalezienie takiego swojego dlaczego bardzo głębokiego, takiego swojego prywatnego. A ja dzisiaj zadam Wam trzy pytania, które mam nadzieję, że pozwolą Wam na odnalezienie takiego swojego nauczycielskiego dlaczego. Kiedy zaczynamy pracę w szkole i w ogóle podczas pracy w szkole, najczęściej identyfikujemy się z tym, znaczy z przedmiotem, jakiego uczymy. Czyli ja na przykład, że jestem polonistą. Chociaż ja zawsze się czułam bardziej wychowawcą niż polonistą, ale identyfikujemy się z zawodem, którego uczymy. I w ten sposób o sobie myślimy. I wydaje się, że to jest dla nas takim priorytetem. To, na jakie studia idziemy, czy na matematyczne, na polonistyczne, no bo to będzie treścią tego, co przekazujemy naszym uczniom. Otóż to jest najmniej istotne. To też nie jest jakaś Ameryka, ale warto sobie o tym przypomnieć. Najważniejsze to jest to, dlaczego zostaliśmy nauczycielami? I drugie pytanie, dlaczego akurat do Ciebie polonistą, matematyku, biologu, warto przychodzić na te zajęcia. Jaką Ty wartość dodajesz do tego przedmiotu, bo na pewno dodajesz, albo też czasami ujmujesz, w jaki sposób Ty prowadzisz zajęcia, jakie innowacje są u Ciebie i dlaczego uczniowie Twoi powinni być zadowoleni z tego, że trafili akurat do Ciebie, a nie do innego nauczyciela. Wiadomo, że uczniowie tutaj nie mają jakiegoś szalonego pola wyboru, ale fajnie by było, aby oni od samego początku wiedzieli, na co Ty stawiasz, co jest Twoim wyróżnikiem, czym Ty się wyróżniasz, z czego jesteś znany w swojej szkole. Też kiedyś zadałam takie pytanie u mnie na profilu. Drugie pytanie to jest pytanie jak. To znaczy, w jaki sposób Ty uczysz tego przedmiotu, którym się zajmujesz. Jeżeli na przykład jesteś polonistą, daję 90%, że nie uczysz na tym samym poziomie literatury, gramatyki, poetyki, ortografii, każdego z tych obszarów, ale w którym z nich jesteś specjalistą i któryś z nich kochasz najbardziej i na tym będziesz stawiał. I w taki sposób będziesz też uczył swojego przedmiotu i postrzegania jego swoich uczniów. Na przykład moi uczniowie zawsze zdecydowanie więcej mieli zajęć z literatury niż z gramatyki czy ortografii, co oczywiście przekładało się też na to, w jaki sposób zdawali egzaminy czy jakie mieli oceny. Mam świadomość tego, że z tej literatury byli lepsi czy z pisania byli lepsi niż z gramatyki czy z ortografii. Ponieważ dla mnie to miało większe znaczenie i ma większe znaczenie. Natomiast u innego polonisty pewnie te siły by się rozłożyły inaczej. I ostatnim pytaniem to jest co?
A raczej może czego? Czego uczysz i z jakim przedmiotem, z jaką ofertą do swoich uczniów przychodzisz? Zachęcam Cię do tego, żeby tak na poważnie do tych pytań podejść, pomimo tego, że one są takie oczywiste i z pewnością już je wiele razy słyszałeś, ale nic nie zastąpi takiej refleksji. Nic nie jest w stanie tak naprawdę przebić tego, jeżeli Ty sam nie poświęcisz czasu z kartką papieru, żeby sobie na te pytania odpowiedzieć, nawet na piśmie, przyjrzeć się temu, zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, może nawet skonfrontować to z tym, jak to widzą Twoi uczniowie. I wtedy tak naprawdę pokaże się, wyłoni się to powołanie i to, w czym Ty jesteś najlepszy i ta wartość, która jest niezastąpiona przez żadnego innego nauczyciela, jaką Ty swoim uczniom dajesz. Czego Ci bardzo życzę. Do zobaczenia.